jednym z wielkich pozytywnych cech tej pracy jest to, że ma się do ludźmi naprawdę ciekawymi, zainteresowanymi muzyką. Prawda. Nawet niekoniecznie winylami, bo oni też często mają swoje kolekcji, nawet taśmy magnetofonowe. Mhm. Mają przeróżne rzeczy, ale zawsze z nich jakiś się dźwięk ciekawy wydobywa i z nimi się fajnie rozmawia. To są ludzie na poziomie po prostu, prawda, z pasją. Cześć! Dzisiaj mam niebywałą radość i przyjemność gościć w salonie Vinyl Love w Łodzi, gdzie rozmawiam z panem doktorem Krzysztofem Stangierskim, który jest miłośnikiem muzyki, jest przedsiębiorcą, jest doktorem ekonomii, jest sam kolekcjonerem, no i otworzył właśnie sklep w Łodzi. Bardzo miło, dzień dobry. Witam. Proszę powiedzieć, od jakiego dawna zajmuje się pan rozpoczynaniem Łodzi właśnie w tym sklepie? No pewnie od roku. Ale to był taki raczej trochę kaprys, trochę takie poczucie, żeby zająć się czymś, co zawsze lubiłem. Jakiego rzędu wielkości jest pana osobista kolekcja? Nie taka duża, tak? Jakieś 300-400 może płyt. Moi klienci to mają po kilka tysięcy płyt. O proszę. A są tacy, tak. A proszę powiedzieć, zaczął pan w latach 60. Tak, wszystkie te płyty trzymał pan ze sobą, bo jest część osób, która zamieniła jakby pasję słuchania muzyki także na inne nośniki w międzyczasie. A tak, dobre pytanie, istotnie. Ten okres był, to była taka presja, że to jest coś nowego, coś nowoczesnego, coś bardzo łatwego w obsłudze, bez żadnych szmerów, żadnych trzasków, tak rzeczywiście było. Płyta CD była objawieniem. Ja naturalnie kupiłem odtwarzacz CD natychmiast. Aha. I te płyty też kupowałem, mam ich też dużo, no ale tamte płyty jednak zachowałem. Bo nawet kiedy odsłuchiwałem płyty CD, na szczęście mam dom jedno rodziny, także w jednym miejscu miałem odtwarzacz płyt CD i głośniki, a w drugim takim swoim gabinecie miałem ciągle jeszcze stare kolumny głośnikowe, sprzęt audio gramowo i tam jak odsłuchiwałem te płyty winylowe, to nie wiedziałem, czy się mylę, czy mi się wydaje, ale rzeczywiście miałem taką wrażenie, że jest lepszy odsłuch. Proszę. A to się potwierdza, to wszyscy specjaliści twierdzą, że to istotnie jest tak. Tak to jest, że płyta winylowa daje szersze pasmo odtwarzania. Tak. I nie wyrzuciłem tych płyt i całe szczęście. Tak to jest. Wiele moich klientów przychodzi i proszę pana, nie mam tyle płyt, ale wyrzuciłem, dałem bratu, synowi, iż tego, no to żałuję. Właśnie, rozmawiałem chwilkę o klientach. Mówi pan, że przychodzą ludzie, którzy mówią, że potracili swoją kolekcję. Tak, są tacy. A demograficznie, jak to wygląda? Kto przychodzi do pana i kto jest jakby tą siłą napędową tego miejsca? Tak. Studenci, młodzi ludzie, studentki. To bardzo ciekawe, że dziewczyny lat 18, 20, 21 częściej kupują płyty lat 60, o których już zapomnieli. No to przecież to jest, prawda, inna historia zupełnie, prehistoria. A ci ludzie, tak bardzo młodzi, skądś tam gdzieś słyszeli, skądś wiedzą, że jakiś tam Buddy Holly, czy jakiś inny piosenkarz, który obecnie już wszyscy zapomnieli. No i tak, także to jest coś, nie rozumiem tego, ale tak jakoś jest. No. A pan kieruje się w wyborze swojej kolekcji i własnych płyt swoim własnym gustem muzycznym, czy może właśnie wartością rynkową? Wartością rynkową. Tak? Tak. Z tym, że robię wyłom tej zasadzie, że ktoś przynosi płyty, które mnie osobiście interesują. Aha. Wtedy kupuję, mimo że wiem, że one nie mają wielkiej wartości rynkowej, ale dla mnie mają sentymentalną, czy taką jakąś nostalgiczną, więc kupuję te płyty z tą myślą, że wystawię część ich do sprzedaży dla amatorów, na właśnie tych młodych dziewczyn, się może zjawią, ale na pewno zachowam część dla siebie. Wspominał pan też o kasetach, że rośnie ich jakieś zainteresowanie? Tak, to jest rzecz szczególna. Bliżej coś. To jest rzecz szczególna, tak. Z winylami to jest jakieś takie połączenie zainteresowania opartego o, tak twierdzą specjaliści, o rzeczywiście merytoryczną, lepszą jakość odsłuchu płyt winylowych, tak twierdzą specjaliści, ale także jest to moda. Nie wiem, co było ważniejsze i co pierwsze, czyli pierwsza była moda, a potem dopiero był ten spostrzeżenie, że ta jakość jest lepsza. W każdym razie jest to moda też, z całą pewnością. I teraz do tej mody doszły chyba też kasety magnetofonowe. I też tu jakiś jest element techniczny, jakościowy, bo słyszę takie zdania, czytam niekiedy w internecie, że już trwają prace, nawet są już ukończone powodzeniem, rzekomo w Japonii,
nowego nośnika kasety, czy tej taśmy, która jest, daje niesamowitą jakość. No proszę. Pan, no nie wiem, no, być może najpierw była moda do tych starych, dawnych, dobrych czasów i na tle tego pomysłowi konstruktorzy za chwilę to ulepszyć i podobno ulepszyli. Czy w jaki sposób tam pan się na przykład rozwija, bo pan mówił, przez pierwsze dwa miesiące sprawdzał pan, jak to funkcjonuje? Tak, test. I na co pan stawia lub jakimi środkami pan dysponuje, żeby właśnie zwiększyć ewentualną sprzedaż czy podaż tego? Jest film o Freddie Mercury. Prawda. No to wtedy zamieszczę kilka zdań o tym zespole, o filmie, takie z mojej impresji. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, żeby właśnie... Pokażę parę płyt, które mam do dyspozycji. Tak, bo pan Krzysztof jest po prostu na czasie. Stąd prawdopodobnie, ma pan też takie zainteresowanie. Bo też kiedy tutaj wchodziłem, to widać witrynę, która jest ozdobiona płytami patriotycznymi. Ze względu teraz na niedawne święto. Tak jest. A jaki jest przyszły pomysł na tą witrynę? Bo prawdopodobnie już teraz będzie coś nowego. Zazwyczaj to ja zmieniam prawie codziennie, bo tam jest mało miejsc na płyty. Są 3, 4, 5 płyt, więc chodzi o to, żeby codziennie kogoś tam jednak zainteresować. Aha. To trochę dłużej wiszą te płyty z okresu walki o niepodległość. No bo to jest ta rocznica, więc to bardzo warto może zrobić. Może nie 100 dni, nie 100 lat, ale parę tygodni niech to powisi. A potem to zmieniam. Piękne. Też na tyle tego będzie w Łodzi Procol Harum. No to oczywiście tego płytę Procol Harum, którą mam w wystawie, także przypomnę. Jest zainteresowanie. Jest samą pewnością. A czego pan tak na koniec życzyłby sobie właśnie tutaj w branży muzycznej? Co? Ja bym sobie życzył dobrych klientów. Dobrych w sensie, że są bardzo zainteresowani, że chętnie o tych płytach rozmawiają, właśnie o całą muzyce. Ale takich mam właściwie. Oczywiście. I takich klientów więcej. Więc życzę serdecznie panu. Dziękuję panu. Jestem pod wielkim wrażeniem całego wystroju i tego rozwoju także, który jest udziałem pana tutaj w sklepu. No i życzę jak najwięcej serdecznych, dobrych klientów i także udanych transakcji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za życzenia. Dobre słowo. Wielu powodzenia i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję. Miło pana poznać. Mam nadzieję, że nie zawiodłem pana oczekiwań. Dobrze.